Witajcie widzowie, nazywam się Samek i witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3. To będzie ostatni odcinek z kamerką. Uznałem, że póki mam energię, nagram dzisiejszego dnia dwa pod rząd, ale bez kamerki. Będziecie mieli taki po prostu detoks od oglądania mojej twarzy. Pokaż mi swoje towary. No i przy okazji dokończymy quest do końca, także będzie git. I zobaczmy, co my tu mamy. Okej, wędka, to, dobra. To posprzedawaliśmy. Boże, ile ja mam hajs. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Bo ten hajs nie może tak być nieużywany, niewykorzystywany, ten hajs. No. Ogólnie chciałem się zająć teraz żoną barona, ale widzę, że jeśli chcę się zająć żoną barona, to muszę wpierw poinformować naszego kochanego barona, że Tamara żyje, ale ma w dupie barona, swojego ojczulka i już się nie chce z nim widzieć. O, widzę, że już naprawa chyba wyszła. A nie, proszę bardzo. Jeszcze trochę naprawa pozajmuje. Widzę, że wszystko sprzątane. Cześć, baronie. No słucham, z czym przychodzisz? Nie no, nie zagrajmy w gwintę, dałem lajka twojej serce. Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak... A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek. Szukaj jej. Dobra, już spokojnie, baronie. Dobra, no to pozostałe wątki śledztwa, tutaj nie powinno być problemu. No cóż, panie baronie, no pana córka mam w dół. Już pana córka ma pana w dupie, dobra. Czekaj, gdzie to było? I tutaj nad rzeczką ja wtedy byłem, że ją zabrałem. Gdzieś tutaj? Kurde, nie wiem. A czekaj, zbadaj pozostałe wątki śledztwa w Welen, żeby znaleźć barona, żonę barona zaraz. Chyba chodzi o zadanie, tak? To jest polowanie na czarownicę. Znaczka to znać o tym wydaniu mieszkańców, kierunek Skelge, stosy niewielkie. Zobaczmy, czy tu któreś zadanie jest powiązane z... Nieukończone, niebezpieczny oddech, pozgrzygnięcie. Aha. A przecież spaliłem zwłoki, bo jak biegałem, to jakoś mi się pojawił nagle z dupy quest. Dobra. Ja wykonam jakieś anotacje, przecież mam pewne południe, gdy Liszek, baroniczym wytrwanego węża, przerwał poświęcony. Że piśnie więcej słowa, póki Gerard nie odnajdzie jego żony. Krzywouchego moczarów, to się stało zaś... Ty czytałem, jak... Krzywouchych moczarów. Czekajcie, mapę muszę włączyć w takim razie. Krzywouche moczary. To jakoś mogę na mapie znaleźć, czy tak nie do końca? Moczary, krzywouche moczary. Chata szkutników. Kurde, no to jest problem, bo ja bym chciał dokończyć ten quest, ale... Czekajcie, zobaczę, czy może mi się to jakoś nie zbagowało. Dajcie mi dosłownie chwilę. Dobra, widzowie, odkryłem, co jest i jak. Musimy do końca sprawdzić pokój. Do końca pokój. Widło i stary klucz. Właśnie. Ciekawe, które drzwi otwiera. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Kurde, skąd ty znasz dobrze takie smaki? Widzicie, musimy do końca zająć się questem powiązanym właśnie z nią, bo nie skończyliśmy wszystkiego. Lalka? Co za brzydactwo.
Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Dlatego musimy udać się za szafranem teraz. Za tymi zapachami. Dobra, na dół. Teraz bardziej na dół. Może wyprowadzimy pokraka. Tutaj. Pokraka chyba śpi. Proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy. Modlitwa. Wieczny ogniu, który rozpalasz serca i dajesz światło. Ogrzej nas swoim ciepłem. Wysusz nasze łzy. Spal naszych wrogów. Otóż opieką naszych przyjaciół. Daj zdrowie swojej matce. Ukaż mojego ojca. Pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Mogę wszystko okraść. Czekajcie, bo tu jeszcze. Nie, bo tak pani nie zobaczy. Ja wezmę trochę jedzenia, bo mi brakuje. Się nie rozerwę. I to niby ten wiedźmak dziwoląg. Dłubiąc w nosie ciekawsze rzeczy widziałem. Mogę coś tu jeszcze znaleźć? Oprócz tego, że to jest ogień wele, znaczy, no. Okej, okay. No, nic nie widzę więcej. Chyba muszę dokładniej sprawdzić pokój żony. Nie no, nie wezmę tego, niepotrzebne. Wiedźmin, z nieba żeście nam tu spadli. No to nieźle, fajnie, że on spadłem z nieba, jak kurna, nie wiem. Da, wiecie co, zbiorę tylko wszystko. Bo jedzenie bardzo się przyda, tak samo spiritus. Nigdy nie wiadomo, kiedy spiritus się przyda. Kurde. Panie, u nas kuk masz, karchochliki, wiły, mamony lata. Dobra, dobra. Panie, ja będę miał rzeczy, kurna, do sprzedania. Będzie masakiren, dobra. Wracając, to jest pokój jego. Nic tu zbytnio nie widzę, żeby miała przykuć moją uwagę. Dobra, wróćmy. Zbadaj wszystkie wątki. To ja muszę jeszcze raz sprawdzić pokój dokładnie. O właśnie. Jeszcze raz muszę sprawdzić pokój jego żony. Czemu posmakowałeś wino? Człowieku, co jest z tobą nie tak? Właśnie. Tylko on nie skomentuje i tych śladów. Szukajmy dalej, jeszcze jakiś śladów. Kowek się przyda. Kurde, no nie wiem. Jeszcze na pewno muszę coś zbadać. A co dokładnie, to trudno powiedzieć. Na pewno mi się wydaje, że jeszcze ten pokój muszę przebadać, ale co to jeszcze mogę zbadać? Zaraz. Bo byłem daleko, to zobaczyłem. A to jest chyba nadal ten ślad pazurów, tak? No właśnie, czekajcie. Dajcie mi jeszcze chwilę. Dobra, widzowie, posprawdzałem i wygląda na to, że muszę zrobić wszystkie misje, jakie są powiązane z panem baronem pobocznych. A zatem idziemy zbadać pokój Ciri. A więc tu nocowała Ciri. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Niejasna natura klątw. Dla moich drogich przyjaciół. I Anny. Wzięła coś takiego. Nisek, który kojarzył te Mary w zima. Myli się. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli wysoko postawionych znajomych. O, tutaj coś ma. Wączek. Ciri się raczej nim nie bawiła. Ale Małgosia to co innego.
Hej, Małgosia, się znamy. Jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Życie no. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Ojej, no szkoda. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Bywaj. Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. A to miło słyszeć. Dobra, polowanie na czarownicę. To jest główny quest, ale to jest chyba powiązane z Ciri, jak miałam. Tak, Ciri. Czyli to muszę zrobić, ogólnie robić misję. Nie gadam, że się o nieszczęście pełnemu siebiego z wioski mamy konary. Wędrący niczym Gera przyjął zlecenie od kapłana, okej. Obrońca wiary. Okej, ochotnik. Aż mi to nie pasuje, bo ogólnie mam zrobić. Wróżbita, prawdę ci powiesz, to... Dobra, wydaje mi się, widzowie, że... Czekajcie, poszukam sobie, co my tu możemy zrobić kolejnego. Dobra, no to co? Chyba porobimy jakieś questy poboczne. Wydaje mi się, że to teraz będzie dobrą opcją. Nadrobimy trochę misji pobocznych. Tylko czekajcie, wcisnę podemkę i zadania. Zadania poboczne. Stosy pogrzebowe? Nie, wściekłe. A weźmy to na siódme. Dzikość serca. Chciałbym porozmawiać z myśliwym Nielenem. Dobra, to się zrobi. O kurwa, bo zaraz spadnę. Chociaż nie zrobiłem sobie krzywdy na szczęście. Pobiegłem naokoło. To był dobry pomysł. A tędy nie przeskoczę, muszę iść naokoło znowu, kurna jego mać. Dobra, spróbujmy. Dzikość serca, tak? To sprawdzimy tego questa. Dobra, wieś Konary. Chociaż możemy odebrać ten quest niedaleko tego szybko odbiora. Ale najpierw zabijemy tego kurwa utopca. Znikaj stąd. Uszami rusz, spierdzielaj już. No, i fajnie. I co on tu miał? Serce, dobra. A co ty masz dla mnie? Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Gdybyś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało.
Czemu chcesz ze mną walczyć? Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Hmm? Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może! Wstawaj do walki! Dobra, niech będzie. A, dajcie chwilę. Poczekaj, goście, zaraz powalczymy, zaraz tak dalej, ale na razie to chcę... Siakrę. Napiję się wody. Wiecie co zrobię? Pięściami go załatwię. Patrzcie, jak go pobiję. Patrzcie, jak go pobiję. Pięściami go pobiłem, nie wierzę. Wystarczy ci już? Tak, tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Zejdź mi z oczu. Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. Ja pierdolę, nie mogę. No to fajnie, przynajmniej punkty doświadczenia mi wbiłeś, kolego. Taki to był quest szybki, no cóż no. Dobra, teraz chodźmy do myśliwego. Dzikość serca. To jest tutaj. No i się teleportujemy za ten czas, no to lecimy. Da, jesteśmy, dobra. I ty, dwóch kupców? Zaraz, jak to? Kupujecie ciągle. Pokaż mi swoje, towary. Pokaż mi swoje towary, coś tu posprzedaję. Bo tu mam, o kurwa, sporo rzeczy. Posprzedajemy wszystko, co tu jest niepotrzebne. To będzie to sprzedawać. No i w sumie tyle. Nie wiem, co już sprzedawać. Bywaj. Zarobiony hajsik na przyszłość. I teraz idziemy do myśliwego Nielana. Ten tego, chodźmy do niego. Szukam Nielana, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz. Twoja żona to ginęła? Jestem wiedźminem, znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Ojej! Zauważyłeś coś podejrzanego? Zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. No to dobrze, bo już bym uznał ciebie za gównianego męża. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Ach, te żony, jak te siostry. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Poszukam jej. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. No to nieźle się dobrań. Spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Dobra. Czekajcie, ślady chcę sprawdzić, kurna no. Czekajcie, w domu wam dmuchawiec rosnął? Kurde, to nieźle macie troszeczkę zamieszkania. Smakują jak zgniłe ludzkie mięso. Ty, kochaniutka, wiesz, jak smakuje ludzkie mięso? Ja? No tak słyszałam. Nie pytam. Wychodzę stąd. Dobra, więc tak. Musimy popytać, kurna, w wiosce ludzi. No to tak. Najpierw pójdziemy do tego... Skąd to Bogu prowadzą? Pane. Witaj. Ty jesteś Glena? A, Glena. Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca.
Rzeźnik Velen to luksus. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko wpadłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Nie, chcę zapytać o Hanę. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie juchy dopadły. No to bywaj. Dzięki, bywaj. Da, jeszcze tutaj sąsiada trzeba zapytać. Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Nie, ja nie o to. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się Nika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie ma. Ale on jest myśliwy. Kto był z Haną? Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z przodu szła. To nie widziałem. W porządku, dzieciaku. Zaraz, dzień, spokojnie. Bywajcie. Zaraz strzelę. Dzięki za. Mam wisior prosto z najlepszego rynku. Ale zaraz. Posłużę na ostrze. I sobie zbroję podlepszę. I panie kowalu, czekaj. No. Jeśli mam coś, to ci sprzedam. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. O ile mam coś do sprzedania, chociaż nie, ale... Trochę jedzonka. Ja ci chyba dużo miecze posprzedawałem, co nie? No... To będzie nowy miecz do kupienia. Stalowy... plus 8 to plus... A to jest kurna topór, to nie chcę topora, chcę... A dobra tam, co mi szkodzi. To jest lepszy miecz, to wezmę. No i szybcio. Na później będzie. Bywaj. No cóż, no życie no. Będę na razie deadminem, czyli będę miał jeden miecz i no. Dobra, no to idziemy teraz po Hanę. Hanę Montanę. Ta, tu jest guślarz. Tylko słyszę kozy, już wiem kto to jest. Oho, czyjeś ciało. Ale to nie jest ciało kobiece, także możemy lecieć dalej. Ej, naprawdę. Klimat jest zarąbisty tutaj. Dobra, zaraz będziemy w środku. Dowiem się, czy Hana jest tam gdzieś w pobliżu. Halo Tamaro, gdzie jesteś? Tutaj jakieś wilki. Chyba to nie ona, co nie? A na pewno trzeba się zająć wilkami. Kurna, jego macie. Spierdzielać mi stąd małe. Kurna, śmieci. Jedne. Kurna. Ja pierdzielę, no zabiję was wszystkie, wypatroszę normalnie. Jak bardzo lubię wilki, to jednak no. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła.
Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Nie należy ci na sos. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. No szkoda, ale powiem ci tak. Ja postaram się ją znaleźć. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. Co nie macie serca? O ty kutwo jedna. I zdziwisz, jak ją znajdę. Będziesz mi kurna płacić w setkach. Za tego questa. Dobra, szukamy. Człowieku, nawet kobieto mnie nie denerwuj, naprawdę. Ona na pewno zniknęła, kurwa, ja ci dam, że zniknęła. Tyle ci popatrzę, to... Ślady po pazurach, bardzo głębokie. Wtedy zmienisz zdanie. To raczej nie robota człowieka. Zbadaj ciało. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. To musi być zapach rozkładającego się ciała. Zerwał ją na krople krwi wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Co ja tu jeszcze mogę na ziemi znaleźć? Ale jak to był wilkołak, no trochę dupcia. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. A co takiego mam znaleźć na ziemi? Na wilkołaka? Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Tutaj coś jest. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Tutaj chyba coś jest. Znajdź leży wilkołak, korzystając z wilkołaków. No tak, no tak. To gdzie jest jego leża? Tutaj wszedł, to nie. Czekajcie, tutaj jest ciało. To jest to jad, to nie. Kierna, gdzie to jest leża tego szmaciksa? Napaticzksa. No on musi się gdzieś tu. No tutaj coś jeszcze, jeszcze coś pozbieram. A co ja mógłbym jeszcze tutaj znaleźć niby? O, tutaj jesteś. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Chyba wiadomo, że wilkołak. Kobieta niech mówi co chce, ja pomszczę. Ja pomszczę i wybiję sukinkina. To jest chyba wilkołak. Nie, to niedźwiedź. Ale kto powiedział, że nie mogę wybić pieprzonego niedźwiedzia? Potem cię kurwa spalę, niedźwiedziu. No. I o to mi chodzi. Dobra, wracamy. Bo musimy znaleźć wilczura. Gdzie ten zapach tego wilka? Jest, mam. Ocierał się o drzewa jak kurwa niedźwiedzie. Twojej naturze mają. Mam nadzieję, że czym innym nie ocierał się o drzewo. Tym dingosem. Jest. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Oho. Zdziera z siebie ubranie. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Oho. Niszczenie obiektów.
Mam takie pewne wrażenie, że ten chłop, ta osoba w środku będzie wilkołakiem. Czekajcie, tylko przeszukam wszystko. Ja nie zostawiam pustych domów, znaczy inaczej, zostawiam dumy poste, ale wszystko biorę z nich. Dobra, tutaj się coś mogę wziąć, dobra. Notatki. Notatki. Ciekawy, kto jest. Jestem, kim jestem, zmienia tego już raz w Gokotu i Elixir z TOS dziewicy działają, bo może popalenie na mnie, że się sobie za to widzę, że miłość Hany i dyscyplina wynarzuciłem, dają rezultaty. Dlaczego wiem, żeby dzień przed pełnił nasz zaszyć się w lesie, z dala od ludzi, z dala od Hany. Mija, budzę się z poranionymi rękami, smakiem krwi w ustach, może lepiej, że nic nie pamiętam, co innego zawdzi zwierzę złukła. O kurde. Chłopiec z wilkołakiem. Zamknięte, potrzebuje klucza. Oho, chyba muszę jakoś wejść do środka tam na dół. Tylko którędy ja mogę to zrobić? Gdzieś tu jest przejście. Tylko gdzie? Oho, ho, ho, ho. To w takim razie art. I lecimy. Okej, czy ja mam coś o wilkołaku, czy nie mam? Bestiariusz. O, jest wilkołak. Igni. Przeciw przeklętym, czarna purchawa. Zaczekajcie, przygotuję się. Czarna purchawa jest. Przeciw przeklętym posiadam. Znak Igni. Zaraz przygotuję. I zaraz rozpocznie się walka. Z śmieciem. Ała, ała. Czekajcie, wilka zabiję. Ała. Jak pamiętam, wilk to jest przeklęty. Dobrze mówię? Istota przeklęta. Oj, wilczku. Masz do czynienia z prawionym wiedźminem, który zaraz rozłoży cię jak małą Matixę na Patixen. Także szykuj się. I lecimy. Masz kurna jego mać spierdzielaj w imię mojego miecza. No. Przygotowany wiedźmin to dobry wiedźmin. Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! O co tu chodzi? Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz. Ja go kocham. Naprawdę kocham. Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd. Zostaw nas. O czym ty mówisz? Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci, uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Nie pozwolę na to. Nikogo już nie zabijesz. Nie! Nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj! Kurna. Yeah.
kurna z... Szkoda, że tak to się skończyło. Ale mam mu te geny, przynajmniej. Ale prawda, szkoda, że tak się zakończyło. Dzikość serca. No kto by się spodziewał, że tak się... Że tak właśnie będzie wyglądać ten quest. Jajaj. No i tak musiałbym go zabić, w końcu był wilkiem, co nie? Znaczy, no, wilkołakiem. O kurna, spodnie. Jak bardzo dobre, a wręcz gówniane bym mógł rzec. Dobra, no to co, idziemy do wioski. Tylko wezmę kunia. Chodź, koniku. Zobaczyłem takie gówno. Już nie chce mi się tego oglądać. Tego musimy lecieć. Ja pizgam. No teraz to nieźle poszło. Że prawda jest taka, że tego... O kurwa, ile nekerów. Ale i tak nie będę tu siedział w tym lesie, skoro jest mnóstwo nekerów. Poza tym ja chcę wrócić tylko do wioski, nic więcej. Ja piskam, ile tu dzikich psów. Bandyci. Ciekawsza zakąska. Chodź tutaj. Dostaniesz kurwa po dupie. Wracaj tu, kurwa. Wracaj. No chodź tu do mnie. Chcę ci strzelić kurna. Klingo po twarzy i ja piskam. No wracaj. No. Teraz ci muszę strzelić odpowiednio. Chyba mu strzeliłem, albo po prostu tak mi się wydawało. Co jest? Da, wiecie co? Zejdę z konia, tak będzie prościej. Ała. Zjem pierożka. Wracaj, wracaj, wracaj tu, kurwa, zaraz ci strzel... No kurwa, spierdzielaj. Skurłysy, no zaraz ci strzelę, ale czekaj, naprawię tylko swój miecz. Raz, dwa i możemy lecieć dalej. Wracaj tu, ty śmieciu, jak ci zaraz urwę ryja. Jak ty jeszcze żyjesz, kurda, wracaj tu, zaraz ci tak strzelę. No, o. No, kurna. Zachciało wam się żyć. Ale ja na to nie pozwolę, bandyty wredny. No i dobra, teraz możemy wrócić z powrotem. A nie, zaraz, jeszcze jeden lucik został. A nie mówiłem? Wiem, że to coś jeszcze zostało. Dobra, wracaj, koniku. Może zobaczmy ile. 38 minut, kurna, nie spodziewałem się, że tak długo będzie trwać. No, to szybko lecimy, lecimy. Bo mamy 38 minut, a miało być kurna 30. Ale jak widzę, ten quest potrwał nieco dłużej niż myślałem. A tak te głupie bandyty się pojawiły po drodze, których nie musiałem chyba bić, no ale cóż, zachciało mi się to, no to zaatakowałem. Zakończyłem tego questa? Poważnie? Tak, dzikość serca zakończyłem, no to widzowie. A zatem zakończyliśmy questa, I guess. Bardzo ciekawie było, nie powiem. To co, w kolejnym odcinku robimy polowanie na czarownicę, a teraz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, komentarz, czy chcecie więcej, do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!